poszło. Zastanawiam się, czy się na pewno nagrywa, bo nie zdążyłem sobie sprawdzić tego OBS-a, czy na pewno wszystko jest w porządku. No mam nadzieję, że jest. Paski gonią, nagrywanie idzie, także mam nadzieję, że jest. Dobra, zanim zaczniemy cokolwiek, chcę po raz trzeci powtórzyć, tym razem, żeby się już nagrało, że no, może za ostro oceniłem ostatnią sesję, faktycznie, tak jak już rozmawialiśmy o tym, pisałem na Discordzie, ale tak dla dokumentacji, żeby było. Może faktycznie to wygląda tak, że no, nie ma fajerwerków, ale jeśli faktycznie jest tak, że wam się to podoba, że mużdżycie, myślicie i jest okej, no to bardzo dobrze, no to fajnie. Mnie się wydawało, po prostu miałem takie wrażenie, że się kręcimy w kółko wszyscy łącznie ze mną i nie wiemy co robić dalej, ale jeśli to było mylne wrażenie, to bardzo się cieszę i okej, i w porządku. Kontynuujemy dzisiaj, także myślę, że no zobaczymy, jak będzie dalej. No dobrze. No. Wrzuciłem tam wam punkty doświadczenia, możecie sobie odebrać. No, to są punkty za sesję, więc trochę niższe. No i co? I co? No i myślę, że możemy... Jeden temat. Możemy ten. Tak? Bo ja mam to, że mam to jedno szczęście więcej, nie? Jakby... Pytanie, czy da się to zautomatyzować, czy za każdym razem sobie ustawiać trzy szczęścia. Bo mam ten talent. O właśnie, szczęście. To czekaj. Bo to powinno być właściwie brać pod uwagę już system. Jeśli nie bierze pod uwagę, to może jest jakiś bug. Może, bo ja dodawałem ręcznie, więc może jakbym tu zedytował to. Czekaj. Poczekaj, zobaczmy. Talent. Szczęście. Jest wykupione szczęście jedno. Okej. Okay. Aha, jedna sprawa. Coś mi dzisiaj bardzo muli internet. Mam nadzieję, że mnie słychać, nie przerywa. I zobaczymy, co będzie, bo na razie to czasem kliknięcie trwa chwilę dłuższą, a zanim się dociągną ikonki u mnie, to też chwilę trwa. Także mam nadzieję, że nie będzie gorzej. No wszystko się przerywa, ale... No, normalnie, no, powiedział. No, możliwe, że tak, bo widzę, że muli. Widzę, że muli. Nie wiem dlaczego, ale muli. Dobra. Na nagraniu tego nie będzie, bo nagranie idzie ode mnie, więc... Więc będzie dobrze. Gdzie to szczęście jest? Tutaj. Bo szczęście się bierze z przeznaczenia, nie? A przeznaczenia zwiększyć, zwiększyć nie możemy. Więc myślę, że... Znaczy, możemy zrobić dwie rzeczy. Bo z tego co widzę, no to nie jest to brane pod uwagę automatycznie. No bo po prostu jest 2 i 2. No właśnie nie jest automatycznie. No. Faktycznie, bo tam jest dwójka. Aha, tylko że przy rzutach, jak będziemy chcieli... O, ale kliknąłem i się zwiększyło. Znaczy, jak klikniesz szczęście, to się zwiększy. Zwiększa, no, nie? No, tak, możesz to dodawać. Mogę sobie to ręcznie za każdym razem dodawać trójkę i tyle. No, i no, ale to i tak, szczerze mówiąc, to i tak będzie potrzebne, bo przecież jak zużywasz, to ci spada powiedzmy do zera. No ale potem, żeby na następną sesję, żeby ją zwiększyć, to i tak to ręcznie robisz, nie? No okay. Tak. No to by zamiast do dwóch... No to mogę dodawać ręcznie. No ale nie, bo chodzi mi o to, bo jak zużywasz przez sesję, no nie? Zużyjesz powiedzmy dwa punkty, do zera zejdziesz, no nie? No i na następną sesję wiadomo, że uzupełniamy do full, no to i tak to ręcznie robisz, nie? No tak. No to zaraz zamiast do dwóch, to będziesz wyjeżdżał do trzech, no i tyle. No bo co tu inaczej, co innego wymyślimy? Dokładnie. Nie ma sensu. No nie. Proponuję, żeby to zautomatyzować. Ale to nie ma sensu chyba. No ale nie ma sensu, skoro to i tak ręcznie się uzupełnia. Jest przynajmniej jeden
dodatek do Foundry, który pod Warhammera jest zrobiony dla mistrza gry. Są tam rzeczy związane z przewagą, więc przyglądam się temu, być może to zainstaluję w końcu. Być może jest jakiś dodatek, który się zajmuje tym, no nie, uzupełnianiem szczęścia na przykład, więc albo można zrobić skrypt zawsze. Także myślę, że tutaj nie ma co jakoś się bardzo w to zagłębiać. Są trzy kliknięcia, czy nawet mniej, zależy ile się zużyje tego szczęścia, raz na sesję, więc myślę, że tutaj nie ma co specjalnie się właśnie w tym zagłębiać, no nie? Dobra. Ale sprawdziłbyś mi jeszcze jedną rzecz? No. Wróżba losu, ten talent? Wróżba losu to jest związane ze śmiercią bohatera. Ja ci to zaraz przeczytam. To się nie przydaje, ale właśnie po co to jest? Aha, bo to było przy zmianie postaci, jak ci postać zginie. Ale czekaj, przeczytam, to będzie najlepiej. A następna ma bonus o połowę więcej tak, HP niż ta poprzednia. Tak, no coś tak, coś tam miało coś takiego. Wróżba losu. Tylko myśmy tego. Ja tego nie robiliśmy z tym, nie wybieraliśmy tej wróżby losu, więc. Wcześniej. Jest wróżba losu. Gdy miałeś 10 lat, kapłan Mora, zwany Czarnowidem, zabrał cię do siebie na osobności przepowiedzieć ci twoją zgubę. Dokonało się to podczas obrzędu w oparach kadzidła nazywanego wróżbą losu. Omówcie tę sprawę z mistrzem gry i wymyślcie coś odpowiedniego. Jeśli twoja postać zginie w okolicznościach, które przypominają te z przepowiedni, kolejna postać, którą stworzysz, otrzymuje połowę jej punktów doświadczenia, które zdobyła podczas gry. Która pierwsza zdobyła podczas gry. No. A, exp to jest, ale nie HP, no tak. No. To powiem ci, jest dosyć fajne, tylko że jak na razie zrobimy tak. Pomyślimy sobie. Bo... Jakie to okoliczności? No bo tutaj wróżba losu. Mam oczywiście, w którymś dodatku jest mnóstwo przykładów do tego, więc możemy sobie to zrobić, ale myślę, że to zostawimy jeszcze na później. Na razie zakładamy, że postać jeszcze ma punkty, póki ma punkty przeznaczenia, to jeszcze przeżyje trochę, nie? No. Odjąłeś sobie punkt przeznaczenia, nie? Miałeś 3, masz 2, także tu się zgadza, wszystko w porządku. Tak. No. Tak, odjąłem sobie. Mhm. Odebraliście sobie punkty doświadczenia, ale się rozwijać nie wolno. Po przygodzie. Jak skończymy przygodę, to się będziecie mogli rozwijać. Tak sobie zrobimy. Dobra. Jeszcze dzisiaj nam zejdzie całą ten mniej więcej przeznaczony czas, nie wiesz. A co? No chodzi mi o to, czy teraz przygoda, na koniec przygody mówi, że skończy się szybciej, czy raczej nie, czy raczej jest tak, że... Ja się obawiam, że się nie wyrobimy. Tak, zastanawiam. Obawiam się, że się nie wyrobimy. No, to fajnie. Nie, no tak pytam po prostu ciekawości. Mhm. Zobaczymy. No, wiadomo, że jak będziemy... Że można to będzie skrócić w razie czego, ale zależy jak będzie szło, bo może być tak, że pójdziecie szybko, ale obawiam się, że może się okazać, że się nie wyrobimy w tej sesji. Także na spokojnie. No. Dobra. Dobra. Czyli co? Zakończyliśmy na tym, jak chodziliście po domach i rozpytywaliście o Fridę, tak? O Fridę bodajże. Czy ogólnie, już nie pamiętam, o coście rozpytywali. Tak szczerze mówiąc. O Fridę. No i zobaczyliśmy pewnie kosiłku. I pojawiły się jakieś, pojawiły się oprychy. Moment, bo mój internet jednak troszkę szwankuje. I z tego co pamiętam, to Werner, miałeś jakiś pomysł. Chciałeś wprowadzić jakiś pomysł w życie. To może zanim zaczniemy, to mi opowiedz o tym pomyśle, czy ewentualnie, żebyśmy się nie przegadywali podczas ten. Ewentualnie. Co byś chciał zrobić? Jasne. Aha, okej, okay, no dobra. To znaczy tak, ponieważ ich tam było 4, z tego co pamiętam, mam chyba nawet zapisane. Tak? No może, nie mam. Mam zapisane, że 4 miejscowych nas przywitało niezbyt przychylnie, więc jest ich kilku. To chciałem z nimi porozmawiać i zaproponować układ.
Aha. A dobra, chciałeś z nimi porozmawiać. Poczekaj. No, znaczy tak, chciałem z nimi porozmawiać, w ogóle zobaczyć, co z tego z tej rozmowy będzie, prawda? Okej. I w razie W mam jakąś tam alternatywę, tak? O której na razie nie chcesz mówić. Mhm, dobra, tak. Dobra, ale w porządku. Bo nie, bo myślałem, że chcesz jakieś kroki przedsięwziąć typu ucieczka czy coś w tym stylu. Bo to by może w inną stronę wtedy poszło. Ale dobra, czyli czekasz, wychodzi z tego, że czekacie, aż tam ci podejdą, tak? Bo skończyliśmy na tym, że oni was tam okrzyknęli. No i tyle w zasadzie. Nie zdążyli, tak. nic więcej nie zrobiliśmy, no nie? No. No to dobrze. To tak, czterech mówisz. No dobrze, może ich faktycznie było czterech. Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Ale nieważne. No i tak. Sobie przepytywaliście tych mieszkańców ulicy. W tym czasie usłyszeliście, jak krzyczą ewidentnie do was taka grupka oprychów, widać, że to są zakapiory jakieś. Zbliżają się do was, gdzieś tam błysnęło ostrze sztyletu czy noża. Zerknęliście w drugą stronę i z drugiej strony niestety zauważyliście, tak momentalnie rzut oka, no nie? Zauważyliście, że tam też majaczą się jakieś postacie. I ewidentnie nie mają przyjaznych zamiarów, ponieważ wszyscy z nich są uzbrojeni, jak już zdążyliście zauważyć, kiedy podchodzą. I no ewidentnie niespecjalnie są, że tak powiem, skłonni do jakiejkolwiek dyskusji. Ale zanim cokolwiek zdążyło się wydarzyć, oprócz kilku rzuconych inwektyw w waszym kierunku oraz określeń, z kim to wasze matki nie zadawały, żeby was przywieźć na świat. Wydarzyło się coś dziwnego. Otóż nagle powietrzem wstrząsnął potężny huk, który przywodzi na myśl grzmot pioruna uderzającego zaraz obok. Aż wam w uszach zadzwoniło. I jeden z bandziorów, już całkiem blisko się znajdowali, niczym kopnięty przez jakiegoś niewidzialnego konia czy muła, wykonuje efektowny, choć bardzo krótki lot i pada na ziemię. Pozostali, już nie tak efektownie, ale w jednym momencie stali, w drugim momencie leżą na ziemi, zwijając się. Z bólu, jakieś okrzyki słychać. Okolicę spowija biały, gryzący dym, który was drażni po gardle. Powoli rozwiewany przez lekki wietrzyk. Obracacie się, rozglądacie się, co się w ogóle wydarzyło. Widzicie w oddali, w tej ulicy po drugiej stronie, gdzie tam zbliżało się do was kilka postaci, których uznaliście, że to są koledzy tychże nadchodzących do was, zniknęli. Gdzieś tam widać, że któryś wskoczył za jakiś budynek. Natomiast tutaj zaraz obok, naprzeciw jest postać ubrana w podróżny, takie ubranie podróżne. Widać, że to buty wysokie, ubranie takie ewidentnie podróżne. W ręce trzyma no w zasadzie zastanawiam się, czy mogliście to takie coś widzieć do tej pory. Pewnie Karl, ty widziałeś jako miastowy. Trzyma w rękach rurę rozszerzającą się ku końcu. No ewidentnie z niej stróżka dymu się unosi. Podbiega do was.
patrząc cały czas na tych, którzy się w pobliżu tam zwijają z bólu, ale powoli się już widać, że zbierają i woła do was: za mną, chodźcie za mną, szybko! Ja próbuję biec za nim. Iść. Ruszamy z nim. Dostaję lepiej z nim, jak z tymi oprychami na razie, którzy nie chcieli z nami rozmawiać. Dobrze, wpadacie szybko między budynki. Jeszcze widzicie, że ostatnim rzutem oka, znikając pomiędzy tymi budynkami, widzicie, że ci, którzy się poprzewracali tam, zbierają się powoli. Rozglądają się dookoła z ogłupiałym wyrazem twarzy. No i wpadacie w takie labirynt takich małych zaułków pomiędzy... To jest ta ulica, może nie slumsy, ale ta biedniejsza dzielnica. Nie ulica, tylko dzielnica. Czyli tam są jakieś takie czynszowe kamienice, jakieś pojedyncze domy, wszystko to jest takie stare, zniszczone, poprzerabiane, gdzieś tam coś sterczy, wąskie przejścia, gdzieś tam coś wisi, jakieś pranie, gdzieś tam coś wystaje, także taki labirynt to w zasadzie jest. On was prowadzi bardzo pewnie, skręca w lewo, w prawo, tak by dokładnie wiedział, gdzie idziecie. I wpadacie do jedna z tych takich czynszowych kamienic, może tak to nazwać. No tam, gdzie mieszkają rodziny, może nie bardzo biedne, no biedne, ale jeszcze mające jakiś tam dochód, mogące opłacić mieszkanie. No to są takie standardowe, zwykłe, teraz byśmy powiedzieli bloki mieszkalne, no to kamienice takie gdzie właśnie jest dużo takich, wielodzietne rodziny z biedniejszych, ale nie bardzo takich biednych, nie są to slumsy, tak jak mówiłem. Wpadacie do jednego z tej kamienicy, takiego niewielkiego mieszkanka. On was prowadzi do pokoiku, właściwie to jest jedyne pomieszczenie w tym mieszkanku. Odstawia swoją broń, opiera ją o ścianę i chciałem właśnie wznieść toast, ponieważ był to chyba pierwszy raz, gdzie w Warhammerze użyłem broni palnej. Także chyba pierwszy raz. Tak mi się wydaje, że nigdy do tej pory broni palnej w Warhammerze nie użyłem. No. W każdym razie, szybki toast, ale w każdym razie, skoro za nim pobiegliście, no to... tak jak mówię, odstawia swoją broń, opiera ją o ścianę. Mówi: no dobrze, udało nam się przed nimi uciec. Niestety, no oni tutaj są stąd, więc myślę, że mogą nas dosyć szybko znaleźć, więc musimy pomyśleć, co dalej. Jesteście ranni? Nie jestem ranny, ale powiedz mi, kim ty jesteś? No tak, nie mieliście do tej pory dokładnie czasu, żeby się mu dokładnie przyjrzeć. Młody mężczyzna, dosyć wysoki, z krótkimi blond włosami, dosyć dobrze zbudowany. No widać, że to nie jest jakiś tam właśnie biedak, który pracuje, zresztą jaki biedak miałby ze sobą broń. Nie jest to też bogacz, no jakiś człowiek drogi, człowiek, który widział nie jedną walkę, no widać, że jest zaprawiony w bojach mimo swojego wieku, no tutaj jakaś blizna, tam jakieś zadrapanie i tak dalej. No i odzywa się na twoje pytanie, odpowiada: zwoł mnie Oswald, myślę, że jesteśmy tutaj w podobnym celu, ale nie znam waszych imion. Ja jestem Karol.
No, witam cię, Werner, z tej strony. Co u ciebie słychać, można zapytać, mości panie, i dlaczego nas uratowałeś? Może masz w tym jakiś cel? No, tak jak mówię, myślę, że jesteśmy, zresztą jestem pewien, że jesteśmy tutaj z tego samego powodu, czyli z powodu pięciu błyszczących rejkmarek, które oferują tutaj ci rajcowie, za prostą sprawę, czyli odnalezienie zabójcy pewnego człowieka. No mnie się go nie, jak na razie nie udało odnaleźć. Wiem, że wam też nie, ale z tego, co udało mi się zaobserwować, to działacie dosyć mocno, działacie dosyć z rozmachem, więc mam nadzieję, że jeśli połączymy siły, uda nam się tę nagrodę zdobyć i podzielić między nas. Nie jesteśmy jedyni. Tak, mów. No właśnie to chciałem powiedzieć, że wiesz doskonale, że jest więcej takich grup czy pojedynczych osób, które chcą to samo, co tego samego same. No właśnie. A mieć jedną trzecią nagrody to lepiej niż nie mieć całej, prawda? Więc myślę, że w naszym wspólnym interesie jest połączyć siły i wymienić się informacjami. A ponieważ ja was uratowałem, to może zacznijcie od tego, co wy wiecie. A potem ja przedstawię, co mnie się udało ustalić i zobaczymy, co dalej będziemy mogli przedsięwziąć. Wiesz co, bardzo chętnie jestem gotowy na współpracę. No jednak jak z kimś współpracuję, to chciałbym cokolwiek o nim wiedzieć. Powiedz mi, ty jesteś tutaj miejscowy, jesteś, czy tu przejazdem jesteś akurat, skąd pochodzisz? Czekajcie chwilkę. Okej, przepraszam, drobna przerwa. Wiecie, nie mamy czasu na takie konwenanse. No jestem w tym samym celu tutaj co wy. Też o was nic nie wiem, a myślę, że ważniejsze jest to, żeby ustalić tego zabójcę i odebrać nagrodę, a potem możemy sobie usiąść przy piwie i dyskutować, kto jakie przygody przeżył. Chyba tu jesteśmy po to, żeby jak najszybciej to załatwić, tym bardziej, że myślę, że tamci tak szybko nie odpuszczą i nas wcześniej czy później odnajdą. Co w wypadku, gdy się... Co? Przerwało mi, czekaj, co? W sumie, skoro ustalimy, to no mogę jednak rzeczywiście wymienić się informacjami. No, z tego co nam się udało gdzieś tam ustalić, to ostatnia przynajmniej nam znana ofiara ma tutaj partnerkę. Chyba dobrze pamiętam, partnerkę bądź matkę. Źle pamiętam, nie pamiętam matkę, dokładnie. Matkę. Pamiętam matkę, bo to, matkę. No to ma tutaj matkę. Matkę tutaj w tym mieście, niejaka Frida. Gdzieś tu w okolicy mieszka, właśnie je poszukiwaliśmy chodząc pytać, no gdzie napadli nas, widziałeś już kto. To chcemy zdobyć więcej informacji po prostu od samej Fridy, czy może jej syn gdzieś tam zadawał się z jakimiś zakapiorami, bądź z kimś miał jakieś porachunki. Wiemy na pewno tyle. Wernerze, ty coś więcej tutaj pamiętasz? Kolejna informacja taka, która może nas gdzieś na coś naprowadzić, to że ta Frida jest albo praczką, albo szwaczką, chociaż podejrzewam, że wiele takich kobiet tutaj w okolicy się znajduje i zamieszkuje. Że mieszka gdzieś na jakiejś Buchelstrasse, więc gdzieś w pobliżu
niedaleko tutaj tej karczmy, w której przebywaliśmy. No, generalnie nie udało nam się znaleźć nikogo, kto by mógł mieć związek jakikolwiek z jednym bądź drugim morderstwem. Natomiast byliśmy na miejscu tego pierwszego, tego najważniejszego, za które wyznaczona jest nagroda. Znaleźliśmy tam nieduże ślady krwi, no i to tylko tyle na ten moment, co jesteśmy w stanie opowiedzieć. Ja chciałem też się w sumie tak... Ten osobnik to jest ten, którego widzieliśmy gdzieś w miasteczku? Podobnie ubrany? Nie widzieliście go do tej pory. No jest ubrany, okay. Wiesz co, tamten był... Czekaj, tamten był... Ten, mówisz o tym, co was tak się pojawiał. Tamten był zakapturzony. No właśnie, nie, tutaj tak. Nie, ten nie ma. Mhm. Ten jest... ubrany w strój podróżny, no, podobnie jak wy w zasadzie, no jest ubrany, tak wiesz, no mocny, skórzany, mhm, skórzane buty, skórzane te, skórzane ubrania takie, no taki typowy strój, powiedzmy, podróżny. No dobrze, wysłuchuję waszych opowieści. No dobrze, mnie się udało nawiązując do tego, że byliście na miejscu pierwszego morderstwa, udało mi się ustalić, kim była ta ofiara, kim był ten człowiek, który został zamordowany. Otóż możecie być nieco zaskoczeni, ale był to łowca czarownic, co... Nie wiem, nie znam jego nazwiska, no tego mi się już nie udało ustalić, ale może to być... dziwne. No, dlaczego łowca czarownic zainteresował się jakimiś morderstwami? No to jest... Ja jestem łowcą nagród, wyznaczyliby nagrodę za znalezienie morderców. Czemu łowca czarownic? To jest podejrzane. To tutaj coś musi być bardziej na rzeczy, tak uważam. Ta ostatnia ofiara, że była łowcą czarownic? Czy ta osoba, która była ważniejsza, przez którą całe to śledztwo poruszyło? Tak, od tego to się zaczęło. Ta pierwsza. Rozumiem. Mamy jeszcze jedną poszlakę, która dość nas mocno nurtuje. Nie wiem, czy może... powiedz mi, od jak dawna tutaj przebywasz? Kilka dni. No, ostatnimi my też jesteśmy w sumie w podobnym okresie. I ostatnimi czasy na ulicach zaczął się pojawiać, gdzieś przemykać jakaś taka dziwna postać. Dziwna postać, zakapturzona, tajemnicza. Ciężko ją w ogóle gdzieś się złapać. Przemykała w dzień, przemykała gdzieś tam w nocy. No jest to równie dobrze może być kolejny poszukiwacz, który chce rozwiązać zagadkę. No właśnie, to może być... Ale równie dobrze może być osoba podejrzana. Tak, oczywiście. Może tak być konkurencja, ale może to być też osoba podejrzana, bo no dość, no jest nieuchwytny. Jest nieuchwytny i też nie chce mi się, no może... Czyli miejscowy najprawdopodobniej. Może przypadek, skoro po prostu zakapiory się tak po prostu chwyciły. Mhm. I dobrze zna uliczki wszystkie. Gdzieś go śledzimy, za chwilę znika, po prostu zna dobrze to na pewno tą okolicę, pewnie całe miasto. No i też pojawienie się tych oprychów, no nie wiem, czy to jest po prostu się nami zainteresowali, czy może ktoś gdzieś tam coś powiedział. No, wypytujecie ludzi, no to o pewne rzeczy, no to się pewnie zainteresowali ci, którzy w tym brali udział. Być może. Nie, tutaj jeszcze nie udało mi się zbyt dużych postępów poczynić, ale... Wygląda to tak, jakby to było dosyć... Że może inaczej to ujmę. Nie wygląda to na zwykłe morderstwo kogoś za mieszek, czy za kilka pensów, czy za... Nieważne, za pierścień złoty. Wygląda to... Bo jak wiecie, tutaj takie morderstwa się zdarzały wcześniej, tak? Tak i coś... Pierwszą rzeczą dziwną jest to, że ludzie traktują to jak, nie wiem, burzę czy wiatr. No, codzienność. No, tak, no właśnie. No, mordują się, no to się mordują. Ale pytanie, kto się morduje?
jakoś nikt o tym nie chce mówić. Kto się morduje? No to przecież to są, nie wiem, ich sąsiedzi, ich rodzina, tak jakby byli, powinni być przerażeni, że a tutaj no, ktoś się morduje, z kimś się morduje, ale kto z kim? I tego się nie udało mi dowiedzieć. Także to nie wygląda jak takie zwykłe zabójstwo, to tak, czy morderstwo, czy cokolwiek związanego ze zwykłą, nie wiem, kradzieżą. Jest to, przyznacie, trochę dziwne. Ludzie tutaj rozmawiają, bez problemu udzielają jakichś informacji, ale niewiele tych informacji w zasadzie jest. No, ktoś się morduje. No, kto? Pytaliście, zapytaliście kogokolwiek o to, czy znają tych, którzy ginęli? Bo ja zapytałem i tak. Nikt mi nie odpowiedział tak w zasadzie w żaden sposób. No ktoś się morduje. W takie wymyślne sposoby. Żadnych konkretów nie było. Tak. I palą się, wieszają, lincze sobie, rozrywają się końmi wręcz prawie, że... A tutaj tak to traktują ludzie. To jest podejrzane, prawda? Także uważam, że... No jedyny trop nam się udało znaleźć z tą... Z tą Fridą. Fridą. Dobrze, to zróbmy tak. I to jest tak. Jedyny konkret. Ja proponuję tak, nie zostawajmy tutaj, bo nie wiem, czy nie byliśmy śledzeni, a nawet jeśli nie byliśmy śledzeni, to nie wiem, czy tutaj się mieszkańcy nie doniosą tym lub im mocodawcom. Ja nie sądzę, żeby tacy, powiedzmy, którym ciężko sklecić dwa zdania, wymyślili, o, pójdziemy sobie i ich wygonimy z miasta, czy zabijemy, czy coś, prawda? Wydaje mi się, że to raczej ktoś wymyślił i wysłał ich na was, tych zakapiorów, tych bandytów, czy jak ich tam nazwać. Niewykluczone, że ma tutaj inne oczy i uszy, więc myślę, że nie powinniśmy tutaj zbyt długo zostawać. Skoro macie ten trop Fridy, to może idźcie tym tropem. Ja mam pewien trop, nie chcę o nim jeszcze mówić, wydaje mi się, że mogę dotrzeć do jakiegoś punktu, gdzie się spotykają. Nie wiem kto, no tego właśnie jeszcze mi się nie uda ustalić, ale jeśli mi się uda ustalić miejsce, to być może uda nam się zaobserwować, kto tam przebywa i ruszyć dalej. Myślę, że tak powinniśmy się podzielić. Jaka jest teraz pora dnia? Czekaj, niech sobie przypomnę. Koło południa, bo wy tam rano chyba poszliście, nie? Z tych krzaków i tak dalej, ruszyliście na te... No to koło południa. Przypomnij mi jeszcze proszę swoje imię. A, jego pytasz, Oswald. Oswald. Tak, do niego mówię. Oswald. Dobrze, Oswaldzie. To może zróbmy tak. Jeżeli my pytaliśmy o Fridę i ktoś się tym zainteresował, to znaczy, że kto wie, może Frida coś wie. Może Frida będzie kolejnym celem. My się zainteresujemy tym tropem. Ty, Oswaldzie, pójdź swoim. Co ty na to, żeby podziałać coś w nocy? Gdzieś tutaj się ukradkiem można by obserwować, jeżeli nam się uda zdobyć informację, który to dom, na przykład dom Fridy, bądź to miejsce, o którym ty mówisz. Zobaczymy, która poszlaka będzie tutaj może no bardziej trafna. Zobaczymy, co tam się uda ustalić. Wtedy podejmiemy decyzję, co dalej, bo ciężko teraz decydować, skoro nie wiemy, co się uda ustalić. Tak, oczywiście. Jak najbardziej myślę, że jeśli będzie trzeba, no to nocne obserwacje też wchodzą w rękę. Spotkajmy się jakoś. Spotkajmy się może tutaj, nigdzie nie będzie jakoś bezpiecznie. No. A powiedz mi, to mieszkanie, w którym się znajdujemy, pomieszczenie, to jest twoje, wynajęte? Wynająłem to na kilka dni. No, myślę, to spotkajmy się tutaj wieczorem, po zachodzie słońca, pomyślimy, co dalej wtedy. A powiedz mi jeszcze już tak czysto po prostu zapytam, no ja się gdzieś tam lubię interesować się różnymi nowinkami, technologiami.
Skąd taka broń palna u ciebie? No, udało mi się zdobyć coś takiego w mojej profesji. Im większa siła broni, tym lepiej. No. Lepsze to od kuszy no czy łuku. No i wzbudza też strach, co też jest istotne. Czasem trzeba złapać kogoś żywcem. A taki strzał z garłacza da mu do myślenia, przestraszy i może... Czasem się zdarza, że po prostu się oddają wtedy w niewolę do mnie, zamiast ginąć. Także to jest i z jednej strony i z jednej strony mocna, silna broń, z drugiej strony też wzbudza odpowiedni efekt. Nie była tania, no i nie była. No dobrze, no więc w takim razie co? Ruszamy stąd. A jeszcze mam pytanie, czy przypadkiem nie posiadasz jakiegoś zbędnego sztyletu chociaż? Jesteśmy kompletnie bez broni, zostaliśmy okradzeni i no i nie mamy tak naprawdę czym się bronić nawet. No wiecie co, no, mogę wam użyczyć jednego sztyletu, mam sztylet, powiedzmy, że jestem w stanie sobie bez niego poradzić, no ale nic więcej wam nie jestem w stanie pomóc, także... O, jeden no okej, to już przynajmniej będzie dla nas. Dużo już coś pomoże. Dobra, no to lepiej macie mieć jedną broń niż żadnej. To macie sztylet. Dobra. No, dziękujemy bardzo. Dobra, to pora się stąd ulatniać. Który z was go bierze? Werner. Karl. Ja wezmę. Tak, no dobrze. No. Dobra, no to, to po zachodzie słońca spotykamy się tutaj i zobaczymy, co się nam uda ustalić i będziemy myśleć, co dalej. Dobra, no i wychodzi. Dobrze. Zabiera za sobą broń, wychodzi i znika między tam budynkami. Dobra, no to on poszedł w prawo, w lewo? W prawo. Czyli jak wychodzicie, to z lewej strony przyszliście, on poszedł w prawo. No ale zniknął między budynkami, więc to ciężko powiedzieć, czy w prawo, czy w lewo. Więc tutaj się da przejść w różnych takich zaułkach, jakichś takich przejściach, podwórkach i tak dalej. Czyli co? Czyli w tym momencie musimy... Co? Z powrotem w kierunku karczmy się... Pomyślcie, ja zaraz przyjdę, dobra? Dobra, okay. Dobra. Wiesz co, nie wiem, czy bym chciał się tam z powrotem wracać, bo oni tam będą gdzieś może krążyć, nie? Mm-hmm. Ale to jest bardzo ciekawe, bo może rzeczywiście Frida, to jest jakaś, wiesz, ona coś wie. No właśnie. Jeżeli ona coś wie, no to... I... Tak, i już się ktoś pojawił. Tak, trzeba znaleźć dom Fridy i moim zdaniem go obserwować na przykład w nocy. Może będzie próba na przykład zabójstwa, bo żeby się nikt nie dowiedział od niej informacji, nie? Może dzięki niej byśmy się coś dowiedzieli. No. Tylko pytanie teraz, jak się pytanie, dowiedzieć, gdzie jest jej dom. Tak, jak się dowiedzieć, gdzie jest jej dom. No, mieliśmy jakąś tam poszlakę od kogoś, ktoś nam gdzieś tam wytłumaczył, ale to jest za mało. Dobra, musimy to robić bardziej ukradkiem. Jedna osoba będzie szła, może rozmawiała, a druga będzie gdzieś tam na czatach i tak to chyba zrobimy. Nie będziemy się po prostu ulatniać, jak będzie się coś podejrzanego działo. No i też jakąś wymówkę będzie trzeba powiedzieć tam ludności, bo może to ludność nas, wiesz... To jest dziwne, że nagle się ktoś pojawił. Może to ludność, że chodzą tacy ludzie i pytają o Fridę. Może ktoś nas gdzieś tutaj podkapował. Myślę, że można by na przykład powiedzieć o tym, że jest się tam dalszą jakąś rodziną, przejezdnie i usłyszałeś o zmarłym synie i chciałeś odwiedzić Fridę, nie? I tam dawnym przyjacielem, na przykład ja mógłbym, czy tam ty powiedzieć, no... dalszą rodziną może jakimś tam. No to jest dobry pomysł, uważam. I tutaj, bo jeżeli nas ktoś będzie chciał podkapować, to... No to jest mniejsza szansa już na to. Łatwo jest się w ogóle naciąć na coś takiego. No.
Myślę, że tak byśmy zrobili. No dobra, to tak zrobimy. Będzie chyba, przynajmniej jest jakiś plan taki, który może nam pomóc. Dobra. Ty ostatnio pisałeś tam o tym detektywie, a tu Marcin później pisze, że detektywa sesję. Daj się tym jest. Też nie wiadomo, kto nas mógł sprzedać. Może to karczmarz? Bardzo możliwe. Też nie wiem, czy już nocleg w tej karczmie jest dobrym pomysłem. My w końcu spaliśmy, nie, no, coś? Nie, nie spaliśmy. No ale jeżeli chodzi o nocleg, to myślę, że tutaj u niego będziemy mogli. No w sumie tak, może się uda tutaj. No. Może nie będzie z tym problem. No ciekawe. To jest ciekawe, że ten łowca czarownic. Zastanawiam się, czy to nie ma powiązania z łowcą czarownic, którego my ukatrupiliśmy. Bardzo możliwe. Ale to nie ma nic chyba wspólnego, no bo tamten zginął tam, no nie? Tam na miejscu. Sobie muszę zapytać o coś Marcina, jedną rzecz. Jak długo po tamtej akcji z demonem dzieje się ta sytuacja? No może wiesz, ten łowca, że no w sumie odległość jest duża. Odległość jest duża od tamtego miejsca, nie? Gdzie była ta wieża? No odległość odległością, no ale każdy może wsiąść, tak powiem, w jakiś karawan i przyjechać, nie? Ja, bo my wcześniej byliśmy w Auerswaldzie? W Thorndorfie, nie? No, w Strumdorfie. W Strumdorfie. No i płynęliśmy. Tak, płynęliśmy. Tak.
Halo, halo? No? Jestem. Drobna awaria była. Kota musiałem szukać. O Jezu. No, na szczęście się znalazł. Gdzie uciekł? Na strych po las za mną. I wszyscy szukają, już łażą po ogródku, że kot ucieka, a kot był na strych. Dobrze. Wracając do tego, to tak, wyszliście, on tam zniknął między budynkami. No a wy... Co tam macie zamiar robić? Oswald, przypominam. Tak się przedstawił. Dobra. No to my wychodzimy i chyba będziemy się kierować powoli w stronę... No nie wiem, na pewno nie w lewo. Nie chcemy iść, znaczy no właśnie nie chcemy iść w stronę tej karczmy tam, w tamtą okolicę, gdzie nas napadnięto. Nie w tym kierunku, z którego przyszliśmy. Chcemy tu ostrożnie wyjść, może... Myślę, że jakiś... Chciałbym rozejrzeć się, czy tu w okolicy jest jakiś... Ktoś przy domu, coś... Miejscowy coś robi, albo... Tak, albo coś... No, ludzie są... No, normalnie, tak jak zawsze. Obiad się gotuje, coś tam gdzieś coś naprawia, siedzi, wyplata koszyk. No generalnie ludzie są. Starsi, młodzi, dzieci biegają. Przede wszystkim, co ważne, przede wszystkim jak wychodzimy to i idziemy, to się rozdzielamy. Nie idziemy w parze, tak powiem, jeden koło drugiego, tylko staramy się w taki sposób, żeby ludzie myśleli, że nie idziemy razem. O, nie idziemy osobno. Tak. Jesteśmy gdzieś tam, jeden człowiek sobie idzie, drugi człowiek sobie idzie. Okej, okay. No dobra. No, ja bym chciał tutaj podejść do jakiejś osoby, która jest na zewnątrz, żeby nie pukać tam do drzwi. Dobra. No i podchodzę i tam i mówię. Przepraszam tutaj mości panie, jestem tutaj przejazdem w tym mieście, szukam niejakiej Fridy, ja słyszałem, że gdzieś tam zmarł jej syn, to jest moja dalsza rodzina, jakieś tam dalsze kuzynostwo, jestem przejazdem, chciałem odwiedzić, zobaczyć jak się trzymie, wie pan może gdzie ta Frida tutaj mieszka? A nie, Fridy tu jest dużo. Która Frida? No, ostatnio gdzieś jej syn zmarł. Ona jakąś paraczką jest. Nie kojarzy pan może? Nie kojarzę. No dobrze, dziękuję. No i odchodzę z tego miejsca i rozglądam się... Zerkam tylko, gdzie jest, czy widzę gdzieś Wernera. No tak. Idziecie, że tak powiem, no, w pewnym oddaleniu, tam z tyłu. Ale w zasięgu wzroku, no nie? Tak zakładam. Dobra. No to gdzieś tam wchodzę za budynek. Rozglądam się, czy gdzieś nie zagrażam jakieś niebezpieczeństwo, czy ktoś... się krzywo nie patrzy, choćby nawet z tych przechodniów bądź tam. To rzuć na percepcję. No i ja widzę. Widzę coś na percepcję, dobrze? Mam wrażenie, że mamy jakieś opóźnienie między nami. Jak coś powiem, to po chwili dopiero słyszycie. Sukces, dobra. No nic, wszedłeś za budynek, tak? Z tej uliczki... Czy zaułka z uliczki schodzisz pomiędzy budynki, to już nie jest uliczka, to są takie właśnie zaułki. No, tam biegają dzieci, jakieś pieski takie małe, słychać różne okrzyki, różne rozmowy. Jakaś tam staruszka, staruszek sobie siedzi, wygrzewa się na słońcu. No, jakaś tam kobieta z praniem przechodzi. Wiadomo, obiad się gotuje gdzieś tam. No, spoglądają na ciebie, czy te dzieciaki, czy ci staruszkowie z lekkim zainteresowaniem. Z lekkim
no obserwują po prostu, no w ten sposób może. Trudno się spodziewać, żeby staruszek czy staruszka nagle wyciągnęła nóż i cię zaatakowała, więc to raczej nie jest, nie wzbudza w tobie specjalnego strachu, no ale jesteś obserwowany, o, no jesteś jak to, ale na tej zasadzie, że po prostu obca osoba w tym miejscu, niepasująca ubiorem, no wzbudza zainteresowanie. Dobra. No to szukam w takim razie tutaj jakiejś kobiety, właśnie tak była gdzieś przechodząca z praniem? Jakaś pralka? Dobra. Dobra, czekaj. Werner, co ty robisz? Tak, żebyśmy się nie skupili na jednej, jednej osobie na raz. Bo teraz tak, bo ten mój znajomy przyjaciel Karl mi zniknął z pola widzenia, ale widziałem z kim rozmawiał. Dlatego omijając, że tak powiem, tego osobnika, czy tą osobę, z którą on rozmawiał, też poszukuję jakiegoś mężczyzny bądź kobiety, w zależności od tego, kogo znajdę. No i próbuję podobnie porozmawiać, jak on, mamy to ustalone. Dobra, no to jest. Znajdujesz jakiegokolwiek, kogo chcesz, czy kobieta, czy mężczyzna, czy starszy, czy młodszy, no kogoś tam znajdziesz. Nie ma znaczenia, no kogoś tam znajdę, no niech będzie jakiś tam jakiś człowiek, który, mężczyzna, który się tam... Tak, dobrze. Dziadek sobie się wydał. No, no i mówię, no witajcie dziadku, chciałbym dwa słowa zamienić. Czy mogę się przysiąść na twoją ławeczkę? A no siadajcie, młody człowieku, co tam słychać w szerokim świecie, bo chyba jesteście nie stąd, was nie znam, a po ubiorze sądzę, że tak jak ja kiedyś dużo podróżujecie, ja to kiedyś daleko byłem, daleko, aż nawet w Buxhead byłem, tak. No, o, widzisz, a ja właśnie stamtąd przychodzę. I co, jak i to tam nie stary jestem Franc, podróżnikiem, jak tam stary Franc się miewa, bośmy tam dużo stary Franc już nie żyje. O rany, dość ciężko. Stary Franc już niestety nie żyje, no ale niestety. No co tam chcecie? Ale są jego następcy, dobrze sobie radzą. No to no co cię chciałem zapytać, przyjeżdżam jak najszybciej mogłem i poszukuję Fridek. Wieść mnie doszła, że jej syn został zamordowany tutaj w miejscowości u was, a jestem jej kuzynem. Zamordowany? Podobno. A tu ostatnio słyszałem, że tutaj się mordują co i róż się mordują. To jedni, to drudzy, to trzeci, to czwarci. Dalej się już nie policzę. Ale się różne rzeczy robią. Palą się, tną się, wieszają. No, wesoło tu się bawią, wesoło. Za moich czasów też żeśmy się tak bawili. Nie jednego się powiesiło, nie jednego się zaszlachtowało. Ale to dawne czasy, dawne czasy. No więc szukam mojej kuzynki Fridy. Czy ty nie wiesz przypadkiem, gdzie ona może mieszkać? Podejrzewam, że jest ich tutaj wiele, ale no niestety nie pamiętam, gdzie mieszka. Jest praczką czy szwaczką już teraz. Znałem pamiętam, kiedyś taką Fridę, zmieniała ale z niej była kobita. To była kobita, to była taka kobita, żebyście chłopcze, to byś z nią nie wytrzymał, a ja z nią wytrzymałem, ale już jej się zmarło łońskiego roku. Albo dawniej, to już nie pamiętam. To było dawno. O, widzisz, dziadku, widzisz. Podejrzewam, że się nie dowiem od ciebie tego, co bym chciał się dowiedzieć. No, ale miło było z tobą porozmawiać i oby więcej takich ludzi po tym świecie chodziło, jak ty jesteś nieoceniony w swojej wiedzy i przychylności. No cóż, mogę powiedzieć, spokojnego dnia mogę życzyć i do zobaczenia. Mam nadzieję, że jeszcze się będziemy widzieli. No, przyjdź, porozmawiamy o dawnych czasach. Bo ze starym Francem tośmy narobili różnych rzeczy. Mówisz, że już nie żyje, no ale to pogadamy kiedyś, porozmawiamy. Przyjdź. No to do zobaczenia. No idę dalej w takim razie, idę w kierunku Karla, bo widziałem mniej więcej, którą uliczkę skręcił. No i wychodzę tak powiedzmy na wysokość tej uliczki i tylko zerkam, czy on tam jest. Dobra, no to teraz przejdźmy do Karla. Mhm. No więc ja wchodząc za tą uliczkę, znaczy za ten tam budynek wchodzę z tą uliczkę. No, szukałeś jakiejś kobiety, tak? Czekam.
Tak, czy szukam jakiejś kobiety? Tak, i podchodzę do kobiety. No i też mówię, no, witam, droga mości pani. Mogę zająć chwilę? I no szybko, bo muszę tam leść. No, co tam chcieliście? O, przyjechałem tutaj z wioski obok, szukam mojej kuzynki Fridy. Słyszałem, że teraz jest naprawdę w ciężkiej sytuacji. Jej syn zmarł. Gdzieś tam go ktoś zaatakował. Wie może, droga pani, gdzie tutaj ta Frida A mieszka? no, panosku, rzuć sobie na plotkowanie. O Jezu. Czy chcesz przerzucić? Przerzucę sobie. Bo tak jak już kiedyś mówiłem, że nie będziemy tu stosować takiej zasady, że rzucanie dopóki się nie uda. Jak się nie uda plotkowanie, to zakładamy, że już się tutaj w tej okolicy nie uda, no nie? Bo to inaczej jest trochę bez sensu. Także to, no to przerzuć. No tak. No. No to wiesz, no to teraz już ci pozostaje mroczny. Aha, ty już jesteś chyba na granicy, tak? No ja tam nic nie ten. Tych punktów zepsucia, nie? Już byś miał ryzykował mutacją. Czyli nawet ci nie namawiam, raczej nie będziesz chciał, nie? Dobić mrocznego pana. Nie. No. Dobrze. O, panosku, Fridy tu ja nie znam żadnej. Ja już muszę leść, także. Bywajcie! No, dziękuję, bywajcie. No i czekam, czy gdzieś się pojawi mi tutaj Werner, No, czy widzisz właśnie, wyjdzie, czy nie że wyjdzie. rozmawiając z nią, widzisz, że zerka tam z tej. Ja stoję mniej więcej tam w schowaniu i się Ciężkie. rozglądam, Ciężko nie? to nazwać. Bo to czym się poruszaliście, to były takie zaułki. A Karl, wszedłeś między budynki, to są już nawet nie z uliczka, także ciężko tu mówić o skrzyżowaniu czy tam uliczkach, ale no, widzicie się nawzajem. No to macham tak głową do Karla, żeby podszedł. Do Wernera, żeby podszedł do mnie. To No podejdę. i ruszam dalej do przodu. Czekam aż Werner, no pójdziemy równo. No i słuchaj, Wernerze, tu chyba się nic nie dowiemy. Chodźmy stąd czym prędzej. Musimy zapytać dwie, trzy osoby, zmienić miejsce. Nie wzbudzać podejrzeń. Znowu się rozdzielimy, przejdźmy kilka jakichś tam zaułków, kilkanaście może zaułków dalej gdzieś i tam znów będziemy pytać, sprawdzimy jak wygląda okolica, czy gdzieś ktoś nas nie śledzi, więc zmieńmy szybko miejsce. Dobra, no to ja teraz idę przodem, a ty gdzieś tam z Okej, tyłu dobra, ale powiedzcie mi tak, pilnuj. gdzie to chcecie iść? Czy chcecie łazić między tymi budynkami, czyli tak naprawdę się zgubicie, bo nie znacie miasta? Czy chcecie wrócić na ten zaułek, gdzie dotarliście do tego budynku? Bo możecie wtedy wyjść na uliczkę, już taką prawdziwą uliczkę, no nie? I potem ewentualnie się. Aha, tylko mówiliście, że nie chcecie tam wrócić, gdzie zostaliście zaatakowani, nie? Nie chcemy tam No. wracać. Tak, chcemy w te zaułki dalej iść. Przejść jeden w prawo, Dobra, gdzieś tam, dobra. wiesz. Gdzie w Tak po końcu prostu dotrzecie przejść, do. oddalić się od tego miejsca. Tak, w końcu dotrzecie do jakiejś tam uliczki, takiej większej. Chyba, że traficie na. Tak nie chcemy na jakąś większą uliczkę wchodzić. Dobra, czyli chcecie się poruszać takimi Gdzieś tymi tam chcemy zaułkami, przejść tak? tak, żeby zniknąć z tego miejsca tu. Żeby ci ludzie stąd nas nie widzieli, że wypytujemy gdzieś iść dalej, po prostu parędziesiąt metrów dalej i za Dobra. kolejnymi budynkami znowu działać. Chciałbym się jeszcze po drodze właśnie rozejrzeć, czy ktoś nas nie śledzi, nie obserwuje, tak. Dobra. Sobie Poczekaj. rzucę na. Sobie coś sprawdzę jeszcze. Tylko.
wam, że dzisiaj mój internet jest tragiczny. Karl, coś na coś chcesz tam rzucać, nie? No rzuciłem w sumie już na percepcję. Na percepcję, okej. Aha, i to jeszcze masz, co to masz? Szósty zmysł? Coś takiego masz, na co możesz rzucić? No mam szósty zmysł, aha, tak. On jest do percepcji. Do percepcji jest, tak. On jest do percepcji, tak, no. Tak, więc to tak czy siak jest percepcja. Dobra, to znaczy tak, nie widzisz, nie zauważasz nikogo, kto by was śledził, ani tego zakoptuszonego, ani jakiegoś tam z tych bandytów, którzy was chcieli, czy tam próbowali napaść. Natomiast masz takie wrażenie, że jesteście obserwowani. Nie widzisz tego, nie odnajdujesz nikogo, kto by was właśnie tak obserwował, podejrzanego. Ale nie możesz się pozbyć uczucia mrowienia w karku, że ktoś was obserwuje. Ktoś niekoniecznie... No, inaczej, bo ci mieszkańcy tutaj na was patrzą, wiadomo, że to niekoniecznie zawsze są to specjalnie przyjazne spojrzenia, bo czasem ktoś tam zrobi krzywą minę, ale to są takie, powiedzmy, normalne sprawy. Wielokrotnie, Karl, z tym się spotykałeś, gdzie w jakimś tam mieście, czy w jakimś tam skupisku ludzi, no wiadomo, że nie wszyscy, niektórzy mi się nie podobają, inni ludzie tylko za to, że są ubrani w ten, a nie inny sposób, na przykład, no nie? Więc to nie o to chodzi. Mhm. Takie masz odczucie, że ktoś was jednak, kurczę, obserwuje, ale nie widzisz nikogo takiego. No, ale rzućcie sobie teraz jeszcze na odporność. No to... No, tak sobie chodzicie już od jakiegoś czasu, poza tym, co by nie było, to porządny atak, czy porządne zagrożenie atakiem jednak też wzmaga apetyt. Czujecie już się mocno głodni. Tym bardziej, że dookoła zapachy mniej, lepsze, gorsze, ale jednak gotowanych obiadów wzmagają ten apetyt. A jest już po południu. A nie jedliście nic rano, z tego co pamiętam. Czyli głód, tak? Tak. Bo przerwało. Chyba połowy tego, co powiedzieliście, nie słyszeliśmy. No dobra. Właśnie. No. Ale do mnie mamy, że jesteśmy głodni. Dobra. No tak. No to niestety tu mamy problemy techniczne, bo was też mi przerywa, także... Okej, ale w skrócie jesteście głodni, tak. Potem sobie obejrzycie nagranie na YouTubie, także... Bardzo słuchaj. Powiem jeszcze, bym coś prosił, bo jest jedna sprawa, coś mi nie pasuje. Coś mi tu w tych uliczkach, ktoś czuje, że cały czas ktoś nas patrzy, to nie jest zbyt bezpieczne. Wróćmy może, chodźmy może gdzieś na jakąś główną ulicę, może nawet w tren targu, tam gdzie jest więcej ludzi, tam gdzie wiesz. A raczej nikt nas nie napadnie w środku może rynku. Może tam się dowiemy czegoś od kogoś. A może to ten Oswald nas próbuje obserwować. Sprawdza co robimy, gdzie jesteśmy i może sam się boi chodzić i tylko czatuje, jak my zdobędziemy informacje, żeby sam zgarnąć całą nagrodę. A może Oswald jest razem z tymi zabójcami, no też nie wiemy. Już nie wiem. Może to jest, wiesz, też jakaś ten tutaj zasadzka. No ciężko powiedzieć, no. W każdym razie, wiesz co, chyba myślę, że musimy stąd iść. Czym prędzej. Szybkim krokiem ruszymy po prostu gdzieś tam na główny trakt. Udajmy się w bardziej zaludnione miejsce i może chodźmy coś zjeść. Okej. Okay. A więc szukamy jakiegoś przejścia gdzieś na główną ulicę między tymi budynkami.
No właśnie. No i szukam jakiejś tutaj karty, musicie, żeby musicie szukać jeść. Przejścia, bo nie znacie, bo nie wiecie, gdzie jesteście, także jest to, tak jak już mówiłem, labirynt zaułków, podwórek, przejść i tak dalej. Czyli tak naprawdę już tak zagłębiliście się tyle od tego zaułka, którym wcześniej szliście, że tak naprawdę nie wiecie, gdzie jesteście. Czyli po prostu losowo skręcacie w lewo, w prawo, próbując utrzymać kierunek, bo wiadomo, że jak idziecie w jednym kierunku, to w końcu zakładacie, że dojdziecie do jakiejś uliczki, czy tam większego traktu. No i niestety, jak to mówiłem już, no nie znacie terenu, więc co rusz wchodzicie w jakiś ślepy zaułek. Być może wspinaczka po murze by coś pomogła, no ale lepiej się wycofać i iść w inny zaułek, licząc na to, że da się, będzie się dało nim przejść. Ale po kolejnym, drugim czy trzecim zaułku ślepym odwracacie się i przed sobą widzicie trzech, jakich widać, że to tacy obszarpańcy, którym źle z oczu patrzy. Jeden z nich, chyba największy, mówi: rzućcie tu sakiewki, to może wam się uda ujść z życiem. Ale co ci mamy dać? Nie rozumiem. Przecież nic nie mamy. Czego ty od nas chcesz? No, nic nie macie. Wasze buty są więcej warte niż całe moje ubranie. Za te buty już będę mógł zjeść przynajmniej jakiś posiłek. Dawajcie, może przeżyjecie. No jeśli nie damy, to co? To wasza krew wsiąknie tutaj w ten piach. Ja mam inną propozycję. Siłuj się ze mną na rękę. Kto wygra, odchodzi stąd. Niedotknięty. Czekaj, to w sumie można by rzucić na jakieś... Że tak powiem, na jakąś umiejętność, tylko którą? Która by tu pasowała? Charyzma, nie? Charyzma? No bo próbujesz go przekonać, nie zastraszając, nie? To będzie charyzma, tylko że niestety z przeciwstawna. Także no, ty rzucaj na charyzmę. Okej, ja sobie to przerzucę. Czekaj, bo to będzie przeciwstawny. To no już dobra. Przerzuciłeś, no to już przerzuciłeś, a dobra. No już przerzuciłem. Jak się rzuca na cechę? Kliknąłem i nie wiem, czy mam czekać, czy źle kliknąłem. Cała automatyzacja i wszystko jest diabła warte, jak internet nie działa. Aha, chyba że muszę najpierw rzucić. Dobra, trzeba się jeszcze nauczyć obsługi, to może tak. No nie mogę. Klikam i nie działa. Także internet mnie dzisiaj nie lubi. Bo wyciągnę kostki. O, no, pojawiło się okienko. Jeszcze nie całe. Drugie się pojawia. Tragedia.
No, jesteśmy przeklęci po prostu, no nie może być dobrze. Dlatego łatwiej by było przy stole. No, no byłoby. Kiedyś to zrobimy. Kiedyś. Czekaj, dobra, i teraz co? Klikam tu. Dwa razy kliknąłem, bez sensu. Raz tu. O właśnie, i teraz to jest lepiej. I raz tu. No i co? No i co? Już nie mówię o tym, że się token zepsuł. No właśnie, nie chce się pojawić. No. Aha, czyli jak się u was też nie chce pojawić, to znaczy, że... Znaczy nie token, obrazek. Zobaczymy, nie, to jest. Nie pojawił. No to kan Zimieszka się nie pojawił. No. No właśnie, ale to już to... Pewnie coś innego się jeszcze dzieje. No, być może to nie jest tylko u mnie internet, ale też... No i dobra, no i co jest z tym wynikiem? Jak to mam zrobić? Dobra, no bo wiem, że... Bez sensu. Aha, straciłem połączenie z serwerem. Kliknąłeś. Dobra, chyba zrobimy to analogowo. Okej. Okay. No nic. A ja mam lepszy pomysł. No właśnie, mi się, kurczę, wysypało wszystko. To już nie, to już nie mam. No dobrze, no, szkoda czasu, ale widzę, jesteśmy po prostu przeklęci, tak czy inaczej. A ja mam lepszy pomysł, odzywa się ten, który wcześniej do was mówił. Zostawcie tutaj swoje cenne rzeczy, a my was wypuścimy. Ja... on jest daleko ode mnie? Ile tak? 2-3 kroki, 5 kroków? No nie, no tak z 15 metrów, 10 metrów. I powolutku sobie się zbliżają krok za krokiem. 10 metrów. A, czytuję się z powrotem. Jasne. To ja też podchodzę. Oni są jacyś umięśnieni, czy jakieś to wygląda na takie wygłodzone?
Wygłodzone może nie, ale tacy obszarpańcy, no, w porównaniu do tego, co, co wcześniej, których wcześniej spotkaliście, to tamte były, tamto były byczki. Ci to są tacy, tacy, no, powiedzmy, zwykli. Jasne. Nie szkielety, no to, ale, no to ja też idę w ich. Jasne. Więc ja też idę w ich kierunku. Nie wiem, jak tam z wysokością ciała jest, czy jestem wyższy, czy niższy. Ale jak podchodzę, to tak bardziej głową do przodu. No i w tym momencie próbuję go bardziej zastraszyć, czy ich zastraszyć. I mówię, spokojnie, odejdźcie sobie, nic się nikomu nie stanie i dalej sobie będziecie móc iść żebrać na rynek, w okolice jakiejś karczmy, knajpy. Dobra. A przynajmniej będziecie mogli stąd wyjść. Karl, co ty robisz w tym czasie? Ja w tym momencie wyciągam ten sztylet. I mówię do nich tak, że o, nie chcielibyście wiedzieć, jak miastowy skrytobójca potrafi posługiwać się tym narzędziem. I tak sobie tutaj macham tym sztylecikiem przy sobie. Dobra, jak tylko mi się wczyta z powrotem Foundry, to spróbuję rzucić jakieś testy zrobić. No ja... Aha. Jasno. Ja będę dalej próbował po prostu ich zastraszyć w jakiś tam sposób, dobra, podniesionym głosem, gdzieś szerzej barki, takie rzeczy. Dajcie mi sekundkę. Dobra, dam ci nawet sekundki. Pewnie parę sekund, bo dzisiaj jest tragedia. Dobra, to chwila, zaraz wracam. Okej. Okay. Nie mówię, cię nie wpuszcza do Foundra. Nie, mam... Albo ci robi to, co mi kiedyś. Nie. Tu jeszcze certyfikat wyekspirował. To jest inna sprawa, ale to jest internetem u mnie. To dzisiaj mam po prostu jakąś porażkę. Zresztą to nawet widać, czy słychać po tym, że głos się nam rozchodzi. W sensie takim, że się że opóźnia. Ja do was mówię, a dopiero po chwili wy to dostajecie. I to słyszę to, bo albo mi się wcinacie w zdanie, albo trwa to chwilę, zanim się odezwiecie. Następną tak rzecz. No właśnie, tak jak teraz. Nie wiem, co jest grane. Nie wiem, o co chodzi. Chyba. Jesteś? Jestem. Wygląda na to, że to jednak nie jest do końca u mnie. Jak tak puściłem sobie tryb ruta, to kurczę, gdzieś dalej już w infrastrukturze dostawcy Beskid Media jakieś duże takie opóźnienia, jakieś takie problemy z dobiciem się do różnych serwerów tam pośrednich, także nie wiem, czy to u mnie tak do końca. O. No.
Może być, że ma jakiś kłopot. No może. Akurat... Na przykład z tą radiówką, nie? Znowu... Znaczy to ja myślę, że wygląda to przynajmniej tak, że jakby to było gdzieś dalej, to nie że u mnie. No, ale też do końca na 100% nie powiem. Akurat dziś, zawsze coś się dzieje wtedy, jak mamy sesję. Się boję, że może to się skończy na tym, że nie wczytało wszystkiego. No to nie jest normalne. Nie wczytało tła, nie wczytało mapy. No. Czyli to co u mnie kiedyś zrobi? U mnie to tak samo. Próbowałem się wbić i był pasek na górze, że niby się ładuje, ale nie ładował i nie było nic. Ani mapy, ani ikonek, ani nic, nie? Tylko po prawej stronie miałem tą belkę otwartą i nic tam nie było. No to też może, też może miałeś jakąś awarię. Być może. Bardzo możliwe. No. A z czym robisz Tracerta? No, do serwera jakiegoś tam, do Onetu, na przykład. No i o ile... Z mojej strony, jak robię do WP, to jest ładnie. O ile wychodzi mi przez mój router, przez ten router antenę Beskid Media, to potem jeszcze jeden, no już, ale już jest 110 milisekund, no to już jest dużo. A potem się zaczynają różne dziwne rzeczy. Także wygląda to na problem w infrastrukturze Beskid Media. No, także no mam problem, nie mam foundry, tak naprawdę. No, o ile nie jest teraz mi to tak... Nie idzie w ogóle? No, nie wczytuje mi się. No, w ogóle mam problem z internetem, także przerywam... Wam przerywa mnie, a mnie przerywa was, także jest problem, i w ogóle jest problem z synchronizacją taki, że mój głos dociera później do was i wasz głos do mnie, bo albo mi się wcina się w zdanie, albo czekam, aż coś odpowiecie, bo pewnie tam zanim doleci, to jest różnie. No i co właśnie? No jest opóźnienie, to też zauważyłem, że jest jakoś tak inaczej. No jest duże opóźnienie. O, kilka sekund potrafi być. No właśnie, no a to nie mam foundry. Ciężko w takim razie mieć dostęp do waszych statystyk, do waszych kart. No i nie wiem, czy nie będzie trzeba niestety przerwać. No to chyba, że przerwiemy, żeby to lepiej rozegrać też, bo tu jest dużo, dużo rozmowy jest, nie? Dużo no właśnie, tutaj nam ciężko... Chodzenia, mówienia, przerywa cały czas. No. A nie wygląda, żeby było lepiej, bo zaczęło... Dzisiaj mam cały popołudnie jest taki problem. Mi się wydaje, że cię bardziej teraz trochę przerywa nawet niż na początku. Bo jest gorzej, ale... no to jest jeszcze... Nie wygląda, żeby to się poprawiło. Dobra, myślę, niestety przykro mi panowie, ale no, tak się nie da. Jesteśmy zdalnie, muszę mieć foundry, żeby coś zrobić. W ogóle teraz zniknąłeś. No właśnie. No i to sobie, będziecie sobie musieli odsłuchać na nagraniu. Wrzucę to na YouTube'a, no bo
Czemu nie? Jest na czerwono. No jasne. Jest na czerwono, ledwo co jest tak jakby zasięg. Także myślę, że musimy przerwać. Jesteśmy przeklęci! Nie, jesteśmy przeklęci. O. Kurde. No szkoda, no ale trudno. No tak się męczysz też i wcinasz zdanie i w ogóle to jest... Nie ma sensu. Ciężkie. No i tak naprawdę zaraz się okaże, chyba będzie każde zdanie powtarzać dwa razy, bo połowy nie ma, nie? No, dokładnie. No tak patrzę, cały czas skacze. Czerwone, za chwilę zielone na Discordzie. Czerwone, zielone. Czerwone teraz cały czas jest. No. Nie, dobra, kończymy. Przerywamy, przykro mi. Zastanowimy się, kiedy to będziemy kontynuować, ale nie dzisiaj na pewno, niestety się nie da. No, także, no nic, dzięki i do następnego razu. Dzięki wielkie. Dzięki.